Właśnie goni mnie 4 typa. Pierwszy nielotnie wygrywa tę opaskę. Ale to nie jest zwykła opaska. Kto będzie ją miał za 3 godziny, wygrywa 1000 zł. Eris, Hubcio, Saga i Bargal biegną w moim kierunku, żeby ją zdobyć. Żeby nie było za trudno, każdy z nas ma apkę, na której widać lokalizację pozostałych 4 kraczy. Także chyba nie ma sensu uciekać. Skitram się gdzieś tu. Odwiązał mi się but, ale nie ma czasu, trzeba biec. No nie wiem, a jak widzisz na aplikacji? Nie, ej, mi się wydaje, że musimy iść tutaj, dołem, bo to jest cmentarz. Dobra, przesiadam się na rower. Ekipa pędziła do mnie ile sił, a ja usiadłem sobie na trawce w starym amfiteatrze. I jak się okazało, nie było to miejsce łatwe do znalezienia. Nie tą drogą, kurwa, ta droga nas... Dobra, chodź tędy. Nie wiem, gdzie iść. Widzę, że Kuba jest w amfiteatrze. Teraz trzeba tylko do niego dobiec. Jesteśmy tu, musimy dojść tu. Tam najbardziej przeciwległa, tam, nie? Do tego na mapce zauważyłem 2 dziwne rzeczy. Bargal się cofnął. Wypożyczenie roweru okazało się beznadziejnym pomysłem. Musiałem go odstawić do strefy parkowania. Teraz przelecieć z buta. Mam beznadziejną kondycję. A Saga chyba wsiadł w tramwaj i wrócił do centrum. Ziemka. Widzieliście go na mapie? Kogo? Wypierdolił w drugą stronę. Drogi Hubcio i Eris szybko się skrzyżowały. Pokonasz mnie! Hubcio jest dokładnie przed nami, a on biegnie, już nie ma siły. Hubcio, wracaj! To nie ta strona! Ubrał się w jakiś strój sportowy. Myśli, że wygra. Ja go spódniczę. Pewnie jest taki, że Hubcio idzie w tą stronę. To chyba trzeba jakoś tam. W międzyczasie Bargal, który zrobił sobie dużą przewagę jadąc rowerem, dotarł do amfiteatru. Mam dziada. Mam dziada. A ja nie zamierzałem uciekać, także oddałem mu swoją opaskę. Teraz to on miał być ścigany. Jako tymczasowy właściciel opaski nie mógł korzystać z żadnych środków transportu i nie mógł podglądać lokalizacji innych graczy. Dostał za to 5 minut na oddalenie się od nich. Za 5 minut gonimy Bartka. Mam nadzieję, że całe swoje siły zużył na ten pościg. Nie sądzę, żeby Bartek jakoś daleko zaszedł. Życzę mu jak najgorzej, bo chcę pieniądze. Dobra, zobaczmy, co Bartek zrobił ze swoimi 5 minutami. Mamy fiołka pospolitego. Świetnym źródłem białka. Gorzki. Ja tam idę na zielonym. Bargal stwierdził, że opuści park i poszuka drogi przez bliskie blokowiska. Zanim jednak do nich dotarł, minęło 5 minut i rozpoczął się pościg. Będzie gonienie za starymi, bo kamerzystą Bartka jest Kuba, czyli 2 starych pryków. Oni nie mogą być za sprytni. Patrzysz, nas nie gonią. Tak, bo cały czas zerkam przez ramię, to jest straszne, kurwa. Najwięcej się nabiegam przez cały miesiąc. Masakra. Eris spadła na pomysł dogonienia nas tramwajem. My jesteśmy ogólnie tu, oni są tutaj. Więc jak wejdziemy w tramwaj, pojedziemy gdzieś tu, to będziemy przed nimi. No a Bartek kluczył po osiedlach, starając się unikać łatwo dostępnych miejsc. O, zadzwonię na kamerkach, będę wiedział mniej więcej, gdzie są dzięki temu. Halo? Gdzie wy jesteście? Co wam tak słabiutko idzie? Aha. Już buta wyplułeś? Trochę tak, ale w sensie to po prostu jest problem z mówieniem i chodzeniem naraz. Ja też idę i mówię. Ale wy macie sportowe ubrania, ja nie. Sportowe ubrania, ma spódniczkę i koszulę. O, Saga jest w sklepie z ubraniami. No właśnie, Saga. To, co zobaczyliśmy na apce, okazało się być prawdą. Saga naprawdę pojechał do centrum. Generalnie moim planem na wygranie jest pójście do HMA i kupienie sobie nowej koszulki, więc chodźcie. Podczas gdy my ganialiśmy się po parkach, Saga na chilku poszedł sobie do sklepu. Kupiłem sobie taką koszulkę, idziemy ją przymierzyć. W międzyczasie Hubcio znalazł hulajnogę i pędził ile sił w kierunku Bartka. Tam jest buda z kepsem i musi mnie podejść wziąć picie, ale to są cenne sekundy. No, wolę zemdlać za odwodnienia. Już da się złapać. Jak się okazało, pod budą z kebabem właśnie w tym momencie parkował Hubcio. Parkowane i tam są. No. Jakby teraz nas dopadli. Ale nie widać ich, jest dobrze. Bartek zauważył Hubcia pędzącego w jego kierunku i szybko czmychnął między bloki. Fuck me! Mamy to, było dotknięte. Hubcio znalazł Bargala za kontenerem, dotknął go i zdobył opaskę. To ja spadam, co? Teraz miał 5 minut na oddalenie się z miejsca zdarzenia. Wszyscy pozostali musieli czekać. Cześć, jest pauza. Hubcio zdobył opaskę. Przed chwilą dostałam telefon od doktora Hodo. Jedziemy tramwajem i wysiadamy na naszym przystanku i jest pauza. Przyjęłem ta opaseczka, nie powiem, nie było jakoś ciężko. Ale teraz ja będę goniony. Chodź, troszkę przyspieszymy tempa. W trakcie pauzy Hubciowi udało się pokonać całkiem spory dystans. A zobaczmy, co w tym czasie robił Saga. Zamawiamy mak, drinki i chicken. Kurde, wydaje mi się, że nie wiem, gdzie idę. Dobra, to wsiadamy w tramwaj. Wyprzedzimy go i się zaczynimy gdzieś za rogiem. Jego tutaj będzie widać zaraz. Jest, idzie tam.
Nie mam pojęcia w ogóle, gdzie my jesteśmy w tym momencie. A oni nie wiem, gdzie są, nigdzie ich nie widzę, ale oni już zaczęli nas gonić, więc trzeba uciec ze ścieżki rowerowej. Tu zejdziemy i pod mostem przejdziemy i pójdziemy w tamtą stronę. Na razie sytuacja wygląda tak, gdzie jest Chłoda, też jest Bartek, my jesteśmy tu. Nie jesteśmy jakoś bardzo daleko i może się tak trafi, że przetniemy chłopcowi drogę. Kurde, idziemy w tą stronę. Dobra, chyba się na działki wpierdzielimy. A, to tak nie wejdziemy. Aha, to jednak nie. Ty kurwa, on do lasu wchodzi. Nie wiem, gdzie oni są. To, że ich nie widzę, to mnie trochę martwi. Chłopcze, jesteś otoczony. Uważaj. Idziemy po ciebie. Berek się wymknął spod kontroli. Jesteśmy w Japonii. Przed nami świetna okazja na super punkt widokowy. Po raz kolejny Fiołek Pospolity na Zagrychę. O nie, ty chcesz tu wejść? O Boże! Chłopcio, ty skurwysynie! Niech ja cię kurwa dopadnę! Tu będziemy chyba coś widzieć. Oni się dojeżdżają w ogóle. Zobacz. Erys niebezpiecznie szybko zbliżała się do chłopcia, a ten o dziwo stał w miejscu. Dlaczego? Też bym chciała, ale ja tak nie mogę. Proszę. Chłopcio wrócił na trasę i szybko zostawił w tyle Erys. No ale niestety, teraz idziemy jakimś szlakiem górskim. Bartek i ja znaleźliśmy miejsce, w którym przed chwilą chłopcie miał przystanek. Ale byliśmy tam co najmniej kilka minut za późno. Ej kurwa, chłopcie już jest poza w ogóle tym. Poza lasem. Chłopcie, żeby nas zgubić, szedł prosto przed siebie. I wylądował w jakiejś podejrzanej okolicy. O kurde, w jakiejś mlinie jesteśmy. Jakie tu dywany, ty. Nie wiem, gdzie nas chłopcie wyprowadził. Jest takie miejsce. Coś w ogóle jest? Generalnie to jesteśmy teraz w jakiejś takiej romskiej dzielnicy trochę. Wygląda jak jakieś wysypisko, troszkę się boję. Jakaś starsza pani nas ze śmiechem pytała, co się zgubiliśmy. Mówiłem, że gramy w Berka, że koledzy nas gonią, to nie dowierzali. Nie wiedziałam, że coś takiego jest w Poznaniu. Ja też nie. I teraz tam, prosto może, co? Prosto? Okej. To jest cywilizacja. Chyba będziemy żyć. Dobra, Alek wrócił do miasta, my to go dojedziemy komunikacją. Bartek zamówił Ubera, żeby przejechać dosłownie dwie ulice dalej. Dzień dobry. Mi się wydaje, że albo bije w dół, albo w lewo. Ty, a tu nie można przejść? Wait, what? Dobra, tędy. Wraz z Bartkiem wysiadliśmy z Ubera i szybko znaleźliśmy chłopcia. Ty. On tam jest po drugiej stronie ulicy. Tam idzie sobie. A nie widzi nas. Zatrzymał się. Literalnie jesteśmy tutaj. Chłopcia jest tam. Musimy go dojechać. Jeszcze godzina i 5 minut, ja ich nigdzie nie widzę. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać tego tysiaczka. Chłopcia postanowił przekroczyć tory tramwajowe, ale spokojnie, ta linia jest zamknięta. My natomiast przeszliśmy przejściem podziemnym i czailiśmy się na niego na osiedlu. Jaka wyczajka. Idzie. Nie zauważył mnie. Daleko jest? Blisko, bardzo blisko. No on ma buty kupione, a mi serce wali. Nieudany zabach. Bartkowski, wybiegł za rogu, a uciekłem. I tak oto rozpoczął się najwolniejszy pościg w historii ludzkości. Bargal ledwo szedł, chłopcio ledwo szedł. Jedną formę energii przejawiał ten pies, którego spotkaliśmy po drodze. Znowu wkraczamy w jakieś tereny miasteczne. Nie wiem, czy mnie on kurde nie cofnie. A to nie za bardzo mam nawet opcję, jak kluczyć. Ale też już zmęczony był. Jeśli nie znajdzie żadnego pojazdu, to raczej mnie nie złapie. Ty, chłopiec tam po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko. Nie, on tam nie wejdzie, to jest agencja urzędu pocztowego. Chłopcio wszedł na jakiś randomowy parking i nie zauważył, że jest on otoczony w całości siatką. Jest w ślepym zaułku. Koniec drogi, chłopcio! Proszę państwa, przygotujcie się na stand-up jak z westernów. Wygląda jakby soluwa miała być. Wydawało się, że już po chłopciu, ale on nie zamierzał się poddawać. Kurwa mać! No nie gadaj, czy nam ucieknie teraz. Jest hulajnoga, biorę. Koniec kurwa imprezy. Jedziesz. Korzystając z mocy hulajnogi elektrycznej, Bargal szybko dogonił chłopcia. Ale ten sprytnie trzymał się trawników. Tam to on miał przewagę. On już nie ma sił, nie ma szans, że godzinę wytrzyma. Bargal odstawił hulajnogę i postanowił ruszyć w pościg z buta. Ale okazało się, że chłopcia ma jeszcze dużo energii. W międzyczasie Erys zamówiła Ubera i przejechała kilka ulic, żeby odciąć drogę chłopciowi. Erys chyba go zachodzi od boku. Kurde, jest bardzo niedobrze. Nie mam siły. Pozostaje mi się ukryć. W gąszczu. To jest krzak, w którym krył się chłopcio, a to jest Erys. Czy udaje się przejąć opaskę? Tam jest Erys.
No, nie udało się. No tam są ci. Nawet jak mnie złapiesz, to cię dziewczyny dogonią. Ale mnie nie złapiesz. Bubcio wymknął się nam po raz kolejny, ale na horyzoncie pojawiła się nowa nadzieja. Zostało 50 minut, a ja sobie wziąłem szybko Uberka, lecimy po Chłupcia i wygrywamy to. Pyk! Tam jest Zeris, tam poszedł Chłupcio, a tutaj Bartek przejmuje hulajnogę. Jest szansa. Gdzie on jest? On jest! Tam! Tam! Dobra, wybiegliśmy właśnie z Ubera i lecimy ich dogonić. Bartek odciął Chłupciowi drogę ucieczki, Eri spędziła do niego ile sił, a na dodatek zza naszych pleców wybiegł pełen sił Saga. Jest, leci Saga! It's over! Saga! Dawaj! W tym momencie Saga obiegł śmietnik i w końcu, po ponad godzinnym pościgu, udało nam się dopaść Chłupcia. Nowym właścicielem opaski był Saga i to jego mieliśmy teraz gonić, ale najpierw czekało nas 5 minut pauzy. Generalnie, oddychać nie mogę. Ukradłem, raczej 20 minut nie wytrzymam. Minęło 5 minut, Urgot ruszył w pościg na hulajnodze. Zamówiłem Bolta, predict, albo wszystko, albo nic. Tam jest Urgot, który za chwilę mnie dojedzie. Tam hen daleko jest Chłupcio, Schodo, Eris, wszyscy tam są. Urgot sunął na hulajnodze tak szybko jak tylko się dało. Saga! Czekaj! I bez problemów dogonił Sagę. Dobra, dzwoń do nich na Discordzie. Doktor Urgot mnie złapał. Ja pierdolę, to 5 minut czekania. Tak wyglądała nasza pauza. Zaraz po niej wsiadliśmy do samochodu i pojechaliśmy w kierunku Bergala i Sagi. Gdy tylko wysiedliśmy, telefon zadzwonił po raz drugi. Saga mnie ma. No. Do końca challenge zostało jakieś 10 minut, a nas czekała kolejna pauza. Żeby mieć szansę na wygraną, musieliśmy pędzić. 3, 2, 1, let's go! Wtedy zadzwonił telefon. Wiem, że go Bargal złapał. Halo? Co się stało? Naprawdę? Złapał go? Tak, okazało się, że Bargal dotknął Sagę i przejął opaskę. Do końca czasu zostały 3 minuty, a wszystkich poza Bartkiem obowiązywała pauza. Co oznaczało, że wygrał 1000 zł. Ale Bargal miał dla nas jeszcze jedną niespodziankę. Cofnijmy się o jakieś 20 minut i zobaczmy spotkanie Bargala i Sagi. Słuchaj, mam deala. Będziemy się łapać nawzajem do końca, bo zostało 15 minut i podział. Dobra. Także finalnie Bargal i Saga podzielili się po 500 zł. Dziękuję bardzo. To już wszystko. Tu jest film, w którym zamknąłem 8 osób w pustym pokoju. Zobacz, kto z nich wygra 1000 zł.